nagrywamy z Markiem po raz 12. Dzisiaj na plan filmowy spróbuję zaprosić karty komercyjne, tak zwane prosiaki, tuczniki. Jadę na łowisko w Przelewicach. Ostatnio te przelewickie karpie w ogóle nie chciały współpracować z karpiarzami, ze mną tym bardziej. Pomogą mi w tym namówieniu karpi do wzięcia udziału w filmie dwaj koledzy z Marfish.pl, Wędkarstwo i Przygoda, Marcin i Sebastian. Zobaczymy, może któremuś z nas trzech uda się namówić jakiegoś przelewickiego cyprinusa do współpracy. Ten wyjazd to wyjazd na nockę do Przelewic. W dzień karpie w Przelewicach nie brały ostatnio. Większe sukcesy odnosili chłopaki, którzy właśnie jeździli na nockę. No i tak sobie pomyśleliśmy we trójkę, że trzeba jakąś nockę poświęcić dla cyprinusów. To jest właśnie ta noc. Noc chyba z 31 lipca na 30, na 1 sierpnia. O ile się nie mylę, bo ja z kalendarzem to jestem na bakier. Ale chyba tak. A jestem już blisko Przelewic. Ciekawe, kto z nas będzie pierwszy na łowisku. Ja mam najbliżej, chłopaki mają naprawdę daleko. Ale najbliżej to nie znaczy, że będę pierwszy. Chociaż prawdopodobnie będę pierwszy. Ale to mało istotne, prawda? Najważniejsze, żeby było fajnie i żeby brały karpie. A z Marcinem i z Sebastianem zawsze jest fajnie. Nie ma problemu. A Marek, ty popylasz 100 na liczniku? O kurde blady! Trochę za dużo, jak na ten samochód. Co? Ryba? Nie. Awaria? Zgłaszałam. Kolacja już? Świeżynka. Marcin zachęca karpie nowiutkim podbierakiem. Coś w ogóle widać o tej porze? Jasny. Zaklejeni. Jak to człowiek ma się nie
zdenerwować. Powinno wystarczyć. Jeszcze to przegapiłem, tylko mi się tak wydaje. Tam jeszcze jakaś niespodzianka może być. Jedną niespodzianką, jaką chcę, to dwa podbieraki zamiast jednego. Inne niespodzianki mnie tak średnio interesują. Ja kiedyś dostałem przesyłkę, w której było odwrotnie. Więcej było na specyfikacji niż w tej. Aha, niż w samej przesyłce? Niż w samej przesyłce, nie? Uwaga. Ale w drugą stronę to się chyba nie zdarza. A, może jak się w jedną, to i w drugą może zdarzyć. A. Voilà. Sztuka, sztuka. To właśnie jaka to firma, w ogóle tak naprawdę mam to nie wiem. Mozela, to chyba... Mozela, to co tam? Pelcer Mozela? To chyba to, nie? Nie, przyzwoita firma. O. Bez nicika. Bez nicika? No, ale wiesz, że te części są wymienne. Może... Tak. Na tą część to akurat nie zależy. Tam to mam. To chcę zobaczyć, jak to kosz wygląda. No, ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście, kurde, bez nicika. A ze starym co zrobiłeś? Nadal mam. Będę go naprawiał. Chcę go obciąć i też zrobić bez nicika. A, to nie, chcę obciąć tam te 10 cm, co spęknięte, wiesz? Mój będzie miał niestety nicik, ale będzie troszkę inne rozwiązanie tutaj kosza. Ja mam te takie, które uważam, że najbardziej solidne. Wow! Całkiem fajna zabawka. Leciutki, chociaż... nie? Nie, coś chyba nie dokręcone. Okej. Okay. A taki leciutki to nie jest. Pokaż. O kurde, nie jest leciutki. Pływak mam, tylko muszę przełożyć ze starego. Ale nie jest leciutki. Chyba lżejszy od mojego. Ale od mojego nie jest lżejszy. Mój to jest... chyba jakaś waga jest nawet napisana. Mój jest ciężki, ale ten jest wcale nie lżejszy. Tam na tym, na rękojeści jest. Może i jest. Nie, 1,8 metra tylko. Tylko to. Krótkie są te podzięki. To wszystko jest takie same. No, no. Ktoś się na rozłożenie. Dlaczego? Dobrze. Tu się zakręciło, odwrotnie. Nie, bo ja teraz chcę przełożyć te. Zobaczyć, czy będzie pasował? Tak. To są jakieś świetniki. Na brzegu. Dobra, będzie stary. No wydaje mi się, że ten stary kot jest lżejszy. Mniej taki pancerny. I przez to chyba odrobinkę lżejszy. Dobra, zobaczmy je teraz w akcji. Ale z góry no wszystko było widać. Nawet samochód na parkingu. Jaka marka samochodu. Ale to jest na bieżąco, na żywo, czy po prostu mieli wcześniejsze? Nie, na żywo, bo było z, chyba luty 2013, aktualizacja. No, no to nie stał tak. Normalnie na parkingu. Ale to nie stał. Tak na żywo, no. No ale stał mój samochód na parkingu, było normalnie widać domek, kojec psa, wybieg, no, no wszystko, no tak jakbyś z góry z samolotu patrzył. To mało tego, ja ci mogę pokazać na Google, to co jeżdżą i robią te zdjęcia ulicą, nie? Uh-huh. To mój kuzyn się dwa razy załapał. Tak? Dwa razy jest na tym, na zdjęciu. Jak... Nie mów. Tak.
Dwa razy po jego filmie przejeżdżali i dwa razy okrągło go cyknęli. I mówi, patrz, jestem. Ja zawsze próbowałem siebie zdać, mówię, chociaż mój samochód, żeby stał. On normalnie jedzie z żoną samochodem. Dwa razy i dwa razy ich mijają po prostu. Ubrałem się pomidorem. Nie ma mojego samochodu, ani nic, nie ma. No to mówię, kuzyn dwa razy jest, na Google Street View. Proszę bardzo, możesz być, jesteś uwieczniony. No, bardzo długo będziesz tam. No, dopóki nie zburzą ulicy, ani nie zmienią, nie? Mhm. Albo Google nie uaktualni zdjęć. To w Street View to dopóki nie zmieni się nic w tym, to nie zmieniałem. Bo to chodzi o to, żebyś widział aktualny wygląd, że jak tam nic nie pobudują, bo to jest jakaś peryferyjna ulica tam, to nic nie budują. Mm-hmm. Nie ma żadnego problemu, będzie tak wisiał przez 10 lat przynajmniej. Super. No mówię, ty, może jeszcze zdążysz dzieciom pokazać, nie? No, tatuś z mamusią. No. A mówi, a tak czuli, mówi, bo jadą. Co ty za fotel sobie zakupiłeś? No, elektrostatyk. To jest taki sam jak Martina? Nie, inny. Wyższy chyba, nie? Właśnie, że... To znaczy, ja się wyżej nie, postawiłem. Nie, bo on się wyżej postawi. Ja mam... Mój jest... Ma to krótsze tutaj, oparcie. No. Marcina ma wyższe. Ale i tak głowę możesz oprzeć. No, może, może. Tyle normalnie, swobodnie opieram głowę. A kładzie ci się oparcie? Kładzie. Oczywiście. Się. Mogę leżeć na nim. On ma też mocowania do tego. Ma mocowania do podnóżka. Do podnóżka. Tylko akurat... Ja nie brałem poduszka, bo ja nigdy tam nie jestem. Nie sypiam na takich rzeczach. Ale normalnie się kładę. Ciało. Też. No chociaż nie, łóżko mam, to mi to sens. Ty masz potem... łóżko tam. To po co ci? No. Chyba za daleko. No. Ale wiesz, nogi by można na jakimś wiadrze czy czym i też dasz radę podrzemać. No, biedy pewnie, że... W dzień, no w nocy to gorzej, bo można zlecieć. No. Ale tak, w dzień drzemkę uciąć sobie. Fajnie. Ja to tam, ja na portowym to już zrobiłem tam normalnie jak w apartamencie. No, tam stoi, wykosiłem, stoi tam cały czas ten drewniany leżak, on też ma oparcie rozkładane, że można tak pół leżąco. No. Zawiozłem tam... wziąłem od siostry dzieciaków takie małe stoliki plastikowe, co są, nie? Takie na krótkich nogach, taki 30 na 30. Wyciąłem z płyty drewnianej taki większy blat, przykręciłem na wkręty, zawiozłem tam, bo plastik to by mi ukradł, no, nie? No. A takiego drewnianego to nie wezmą. No jeszcze napisałem tam markerem, żeby nie kradli, tylko korzystali jak chcą. Na razie stoi, miesiąc czasu już stoi, nikt nie ruszy tego. Napisałeś im, korzystaj, nie kradnij. Nie zabieraj, no. Aha. No tak. Fajny kraj mamy, nie? Będziesz coś zostawić, to ci zabiorą. Kurde. No przecież te podpórki, co porobiłem 2 lata temu... To pamiętam. No to ukradli. No. Nie byłbym zdziwiony, jakby złamali. Ale no definitywnie były oni odkręcone ci i zabrane. No. No, oni ci je po prostu zabrali. Bo nawet śrub nie było. Wzięli wszystko razem ze śrubami. Po prostu komuś się spodobało. Mówi, o kurde, fajny pomysł, nie? O, wezmę na swój pomysł. No, wezmę na swój pomysł. Co on będzie tu miał? Co by zrobił Polacy raz, to by zrobił drugi raz. Normalnie. Co? Polacy to wredny naród. Wredny, strasznie. W ogóle nie potrafią uszanować czyjejś wartości. Ale rozmawiałem na portowym z tym gościem, co kupił tą działkę od tego dziadka i mówił mi, że ten obok, co tam te drzewo cały czas tam cieli, handlowali, obok ta działka, nie? Co ta buda była drewniana, że ten gościu pół tej działki chce sprzedać. I tak się właśnie zastanawiam, czy nie pójść do niego i nie pogadać. A wiesz, za ile on kupił tą? Za 6 albo za 8. Wow. Bo ja się go pytam, no mówię, ile pan tam dał, jeśli można spytać, mówię, 2 dychy, tak jak on wołał. On mówi, nie, no mniej. Ja mówię, a ile mniej? No dużo, nawet bardzo dużo mniej. Nie? No, bo powiedzmy, nie mógł sprzedać, to później za cokolwiek, gdyby ktoś wziął, nie? Nie, chodzi o to, że oni tam jakąś toczyli wojnę z tym gościem tam, z tych ogrodów działkowych, który... Aha. Tam przy tym parkingu, nie, co zostawialiśmy samochody, to na wprost, miał tam działkę.
On hodował psy nielegalnie na działkach, rozmnażał. Aha. Ten dziadek go podkablował, a on, no, a on, czy odwrotnie, a on dziadka podkablował, że oni tu na działkach nielegalnie drzewem handlują. No, czyli no i taką, od razu polskie drogi, nowy i serial. Taką wojnę zaczęli z sobą toczyć, że tamtego z działek zarząd wyrzucił, co psy hodował nielegalnie. No i tamten, wiesz, nie wiadomo czy on, czy komuś zlecił, no ale w każdym bądź razie dziadka spalili, nie? No, mówię, polskie drogi, kurwa. Gargul z Pawlakiem, no, to jest nic, co teraz się dzieje. I wylecieli, no dziadek jeszcze był w o tyle lepszej sytuacji, że zdążył sprzedać, a tamtemu po prostu odebrali, no bo na działkach jest tak, że jak złamiesz regulamin, to zawsze ubiera działkę, no, i nie masz, tak, nie masz nic. A związek działkowski. A dziadek jeszcze zdążył tam za grosze jakieś sprzedać, tylko że robili mu problemy z przepisaniem, bo te właśnie tu wzdłuż jeziora, to jest kolejowe i pracownicy tam ci kilkanaście lat temu, oni to po prostu dostali od kolei na użytkowanie wieczyste, ale bez możliwości sprzedania. I oni nie mogą tego sprzedać, tylko mogą się zrzec i kolej to wtedy daje następnemu pracownikowi swojemu. No ale oczywiście, jak to w Polsce, wszystko da się załatwić, nie? No, czy... No i gościu mówi, że trochę go to zachodu kosztowało, bo oni też tam tego dziadka nie bardzo trawili i na złość mu robili, żeby mu nie pozwolić się pozbyć tego. No ale że w końcu tam udało się temu gościowi załatwić. I w sumie ci powiem, że dobrze, no bo widać, że jest taki rozsądny. Aczkolwiek no już mnie martwi tylko to, że jest wędkarzem i po prostu będzie tam przesiadywał za dużo. Aha. A widział już, jak nęciłem i w których miejscach. Więc to czemu pokazujesz, jak nęcisz? No już nie miałem wyjścia. No, jadę w jeden dzień, siedzi, jadę w drugi, no to już musiałem przez niego sypnąć. Nie mogłem odpuścić. Ale i tak posypałem trochę inaczej, bo tak rzuciłem trochę tu pod tym brzegiem i część po liściach. No, nie rzucałem typowo w miejscówki, tylko tak. Kiedyś też pojechałem nad Zalew, chciałem sobie zanęcić, kurde, ludzi od groba, mówię, o nie. No. Nie, bo mi tu jutro przyjedziecie i będę miał problem. Dlatego chcę teraz... Co robisz na podczerwień? A co to jest? Jest do zbioru. Aha. Co to jest? Chcesz i utrafisz gwiazdo zbiór? Tak, taką aplikację masz? Dlatego teraz ze szklarzem potem posądujemy na jeziorze i to nie będzie tak dostępne dla większości. Tak myślałem. Co, znalazłeś to? To była wielka niedźwiedzica. A wielką niedźwiedzicę to ja bez twojej aplikacji znajdę. Ja też, tylko tutaj było widać tylko jedną gwiazdę, bo jest, wiesz, pochmurnie, nie? Aha. A patrzę, gdzie jest nasz Moon kochamy. A Moona dzisiaj nie ma. Gdzieś musi być. Jak jest, to gdzieś tam i Marcin, a jak w telefonie mi się wyświetlają, że tam aktualizacja czegoś jest, to trzeba aktualizować? To zależy, co chcesz aktualizować, bo no powiem ci szczerze, no jeżeli masz jakąś aplikację, z której nie korzystasz, to no. Pokiego wała ją aktualizować? No głównie właśnie takie, które tam nie korzystam. Bo jeżeli jest ta aplikacja do systemu, no to tak. Czyli taka, że ci aktualizuje system jakby w telefonie, ale jak to jest tylko jakaś tam aplikacja, której tak nie używasz, to ja zawsze mówię, o używasz to? Nie, no to po chuj, za przeproszenie, chcesz to aktualizować. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie wtedy. No. Ty, no to nie ma tego? Gdzie ty jest, kurwa, na księżyc? Tam będzie. Moon, jest, ale jeszcze jest za horyzontem. Jeszcze go nie ma. Jeszcze nie wszedł. Nie, on późno teraz chodzi. No i to daleko jeszcze. No. Ty nagrywasz? No. Patrzcie, mówię, patrzyłem w tych aplikacji na tym, na Androida do węzłów, to jest chyba setka.
Tak? Tyle jest narobionych, że nie, człowiek nie zgadnie, która jest dobra. A z tych karpiowych to też była darmowa? Nie, z karpiowych Airik chyba kosztowała 15 zł. Ale ściągnięcie tylko. No, jednorazowo. Płacisz, kupujesz tak w sklepie. No. No, i się nazywa Airik, to robią Angola oczywiście. No bo to oni mają fioła na tym punkcie i mówię, jest wszystko opisane. Poszczególne standardowe wiązania. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Jakieś 16 jest przyponów opisanych, jak wiąże. Myślę, że w większości chyba, jakie tylko sobie można wymarzyć miejsca, można sobie zaszaleć. 16 przyponów to jest zupełnie... Na dodatek ewidentnie widzę, że jest zaznaczone, kto jakie przypony wymyślał, albo przynajmniej tą wersję przyponu, bo tu mam zaznaczone, że przy kombirygu mam kordę, przy fake baked rig, cokolwiek by to znaczyło, dla ludzi jest thinking anglers, przy fluo montsnager rig, to są carp RAS, to są te wszystkie robaczki, które montujemy, żeby ładnie się na haczyku potem nam ta plecionka, czy gdzieś tam jakiś fluo carbon układał. Gardnera mega magot rig, to wszyscy pewnie wiemy, o co chodzi. No, tu jest jeszcze jakieś zdjęcie tego, co pewnie to wymyślił. Jak zwykle materiały do wykonania i po kolei na zdjęciach opis, jak wykonujemy takiego. Proszę bardzo. Wszystko opisane. Tu jeszcze pokazane dokładnie najważniejsze. Mało tego, jak magotki zakładamy i kleimy je super glue do linki. Proszę. I mamy pływającą pianką plus 6 magotków, czyli naszych robali białych tak zwanych. Wiesz co ja zrobię? Dobry pomysł mi teraz podsunąłeś. Do pływającej sztucznej kukurydzy tych. Możesz dokleić robale. Sztucznych białych robali na kropelkę tak. Doklejam. Też jest KD Rig, ulubiony ulubiony węzeł naszych kolegów ostatnio, przynajmniej w tamtym sezonie rządził. Ja też używam na jednym zestawie. No, także KD Riga? No. KD Riga jest opisane, jak się go wiąże. Bardzo chwytny jest. Także... Pokaż, może coś będzie widać na tym. Nie, nie będzie. Nie miałem na tym... Nie złapię mi tej osoby. Nie, bo się odbija bo się odbija. Teraz już jest dobrze. Pod kątem trzymać. Tak, jest okej. Okay. No. Pokaż kilka węzeł. No, tu mamy na przykład blowback rig. Nadaje się... Po kolorze, przepraszam, jeszcze wycofam. Po kolorze nadaje się do lekko zamulonego z odrobiną gdzieś piaseczku na dnie. Taki lekki mułek, jak mamy. No i to można zastosować. Tu mamy materiały opisane, są zresztą, które można wykorzystać do zbudowania tego węzła. No i tu mamy po kolei, co się robi. Czyli ściągamy otulinę z plecionki, robimy pętelkę na włosie standardowo, zakładamy przynęty, żeby odmierzyć długość włosa odpowiednią, montujemy kółeczko, które później przeciągniemy przez haczyk z długim trzonkiem, żeby mogło swobodnie się po nim poruszać. O, przeskoczyłem niestący. I żeby było na koniec, jest pokazane jeszcze domontowanie rurki termokurczliwej, żeby dorobić nam odpowiednie zagięcie, żeby był bardziej chwytny. Proszę bardzo. No to jest bardzo istotna ta rureczka. No i mówię, no mamy tutaj jeszcze bottom bait, czyli do przynęt tonących. Chod rig, czyli do zestawów helikopterowych, kombi rig, tu mamy kordy, więc zobaczmy, coś to pokaż wymyślili. Kombi riga. Oczywiście materiały, jak widać, są już kordowe, opisane na przykład korda Mount Trap Chod Filament, size 6 Captor Wide Gape Hook, czyli mamy haki z szerokim zagięciem, korda Supernatural Braided Hookling, czyli specjalna, super jak zwykle w kordy, wszystko jest zawsze super. Linka z otuliną i normalnie krętliki. No i tu po kolei przymierzamy, zakładamy, opisują wszystko, co się wiąże, jak się wiąże. Proszę bardzo, kolejny. Ja mam jakiegoś gościa. No, lata. Już na haczyku, jak jest wszystko zawiązane, teraz tutaj węzeł bez węzła, plus dodatkowy, bo to jest łamaniec, więc pewnie będzie połączony, tak jak myślałem, z fluorokarbonem. Łączenie węzłem. Zresztą można jest napisane, jaki to jest węzeł. No, ale jakkolwiek jest opisane, jak go się robi. To jest najważniejsze. Potem o, po kolei, no, zaciąganie węzła na wilgotnym. No to jest skomplikowane to jest. No już troszkę bardziej, żeby po prostu było. Myślę, nie wiem, czy nie jest baryłkowy po prostu. Chyba.
Wydaje mi się, że to był baryłkowy po prostu węzeł i teraz mamy miejsce, gdzie węzeł jest, żeby nam nie przeszkadzało, się nie czepiało. Widzę, że jest zaklejone pastą ołowianą, dodatkowo obciążenie. No i to mamy gotowy sprzęt. Zresztą podobnie jest, to są akurat jak widać właśnie KD rigi, Magot rigi, Multi rig. Proszę bardzo, zobaczmy co ten Multi rig jest, na lekko zarośnięte i lekko muliste. Robimy normalnie pętelkę z najzwyczajniejszą dla włosa, ale widzę, że łączymy to prawdopodobnie innym węzłem. Tak, to będzie palomar, jak dla mnie, ten węzeł, który był łączony, to jest, widzę, do kulek pop-upów. O, jeszcze ciekawiej. Greenerem zawiązujemy pewnie szybko złączkę, jak znam życie. No, dokładnie. No i całość, jak nam może pokażą, to jak zwykle zastosujemy putty. O, i całość wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy to złapie. No, no to też ciekawie to wygląda. Completed rig. No mówię, jest to dosyć ciekawe. Zig rigi są 360 rig. Proszę bardzo, nawet Shimano też coś jest. Witty Pool. Ale weźmy za 360, to będzie wiadomo mniej więcej, większość ludzi wie o co chodzi. Swobodnie się obraca przynęta wokół haczyka dzięki krętlikowi. No i to wszystko jest po kolei pokazane, co jak zamontować. Nawet największa sierota, taka jak ja, sobie poradzi z zamontowaniem tego. No, Witty Pool też jest dosyć ciekawy, zawsze mi się podoba. Zastanawiam się, kiedyś może sobie założę takie coś na haczyk, raczej na ten, na koniec zestawu, i zobaczymy, czy to będzie brało. Bo zawsze mnie zastanawia ta długa jednak rurka, która robi niby taką sprężynę. O, jak to faktycznie się sprawdza. Się zastanawiałem nad tym. Jakoś, ale mówię, no korci człowieka, żeby to sprawdzić. Mówię, tutaj mamy akurat rigsy. W aplikacji dodatkowo mamy jeszcze całe systemy uzbrojenia, jeśli chodzi o zawieszanie ciężarków. Czyli mamy typowy helikopterowy zestaw. Też jest opisany, w jaki sposób się go wykonuje. I jeszcze na dodatek jest pokazane, jak to robić z użyciem ledkora. Jak zarobić taki ledkor. Także jest to naprawdę wszystko ładnie, elegancko pokazane. Nikt nie będzie musiał się zastanawiać, o co chodzi i dlaczego i po co. Krok po kroku idealnie. Krok po kroku. Wszystko pokazane, proszę bardzo, montujemy zestawik. Mało tego, jest to zrobiony tak zwany zestaw bezpieczny. Czyli specjalnie nie zamocowany bezpośrednio ciężarek, tylko na cienkiej żyłce. Że w razie splątania ona pierwsza odstrzeli się i ciężarek odpadnie spokojnie i rybka już nam nie będzie obciążona tym. Dodatkowo przy rzucaniu, zresztą to jest też opisane, w momencie kiedy zarzucamy, a rzucamy jednak przeważnie daleko, to dodatkowo wiążemy to kilkoma nitkami PVA, żeby wzmocnić, żeby nam przypadkiem nie urwał się przy zarzucie, nie? Wiadomo, PVA się w wodzie rozpuści i jest. I mamy tu różne, no mamy running lead, czyli jak ktoś lubi sobie z ciężarkiem, że tak powiem, przelotowym, też jest opisane dokładnie, o, sposób zamontowania, prosty jak drób zresztą, inline, drop off. To jest ta wersja ciężarka centrycznego, ale z opcją samouwalniania się w przypadku zaczepu. To, co kiedyś tam też Ci pokazywałem. No i standardowy safety clip. No tutaj to nie ma co, żadnej filozofii nie ma. Po kolei jest pokazane, jak się wszystko robi, gdzie się co zakłada, co się jak wiąże. Proszę bardzo, gotowy z safety clipem. Co my tu mamy jeszcze? Aha, węzły. Podstawowe węzły, jakie używamy w przykarpiowaniu. Czyli standardowy nasz węzeł bez węzła i po kolei jest opisane, jak go wiążemy. No jest, myślę, że jest na tyle przejrzyście to wszystko zrobione. Nie, tak samo greener. I można zrozumieć, o co czyli chodzi. Przeważnie, a właśnie ja tym wiążę sobie przeważnie krętlik i greenerem. No ja też. No i palomar, który tam jeden raz był wykorzystywany przy tym takim specjalnym zestawie końcowym. To jaką to aplikację tak reklamowaliśmy? Czekaj, jeszcze dodatkowo, mało tego, jak już jesteśmy, to mamy tu kształty haczyków, żebyśmy też wiedzieli, jakie są haczyki na przykład do zestawu helikopterowego. Tu mamy, ja to nazywam bananki. Tu mamy do typowych zestawów, po których porusza się włos na kółeczku, żeby miał długi trzonek, nie? No. No i tam wszystkie po kolei najczęściej używane. Dodatkowo mamy jeszcze też rodzaje ciężarków, czyli mamy na przykład jakieś grippa, czyli żeby było wiadomo, mamy distance, czyli do dalekich rzutów. No co to mamy? No, zwykła taka płaska gruszka,
standardowo, którą przeważnie większość używa, to zwykła gruszka okrągła. No mówię, Angole się trochę postarali, no. Jest to, mówię, nie jest jakaś super skomplikowana, ale bardzo przydatna, jak ktoś chce sobie na łowisku siedzieć, albo nawet w domu pogrzebać, a nie chce mi się szukać tego wszystkiego w internecie, bo to wszystko się znajdzie, tylko to ma wszystko w jednym miejscu. I ta aplikacja nazywa się iRix. Może jak uruchomię, o, iRix, iAngler robi to i to jest do dostania, na pewno można znaleźć to na sklep Play Google'a do Androida. No plus, mówię, dodatkowo są jeszcze inne aplikacje do węzłów, tak jak tu widzieliśmy, ale mówię, tych aplikacji są setki i tak naprawdę nigdy nie mogą się zdecydować, która jest lepsza. No, ale kapitalna rzecz. No, taka, mówię, dla karpiarzy w sam raz. Mało tego, gdybyśmy byli w Wielkiej Brytanii, to tam są aplikacje, gdzie pozwalają po prostu pokazać, w którym miejscu jesteśmy na karpiach. Czyli na przykład jedziemy sobie na łowisko, odpalam aplikację i widzę, kto ze znajomych jest właśnie na łowisku. Nie, bo mi pokazuje i dodatkowo można jeszcze się, oczywiście czat standardowo, jakieś podstawowe formy komunikacji są. Ale niestety działa tylko na łowiskach angielskich. No szkoda. No szkoda, nie ma w Polsce tego obsługi, bo już sprawdzałem. I jest za darmo, żeby było śmieszne. Aha. No, tylko co prawda mówię, no tam chyba troszkę bardziej jest to rozwinięte u nas, może z czasem, może ktoś wpadnie na pomysł i napisze taką aplikację, takiego Facebooka dla karpiarzy. Zresztą niekoniecznie dla karpiarzy, myślę, że mogą być dla wszystkich wędkarzy. O, wezwanie dla naszych. Na przykład siedzę w domu i patrzę, o nie, kumpel, pojechał na pstrągi i bije na mojej ulubionej rzeczce. No to co, pakuję swędy i jadę, nie? No. Przydałoby się coś takiego, fajne by to było. No, zobaczymy, może kiedyś ktoś wpadnie na pomysł, może nie tyle pomysł, ile na chęć wykonania, bo pomysł to na pewno już jest, bo inni już to zrobili i nie wiem, niech tam jakieś reklamy wrzuci, niech sobie zarobi, a ludzie będą mieli z tego frajdę, nie? No dokładnie, bo to jest bardzo użyteczne. No, to mówię, smartfon fajna rzecz, nie tylko do dzwonienia. Nocny przegląd stanowisk. To Marcina. Idziemy dalej. Marcina Graty. Jak zwykle, tradycyjnie kuchenka. To już normalne. Musi być, znaczy się w tym łowisku dużo rzeczy. Co mówicie o tym, czym się karpie tutaj odżywiają? Tak. No ale co tutaj może być? Ochotka. Ochotka, coś... Nie wiem, myślę, że w tych trzcinach tam większość owadów, które składa gdzieś jaja, to pewnie larwy tego wszystkiego, to jest pełno. I ślimaków pewnie jest pełno. Poza tym myślę, że Mirek trochę tutaj dokarmia je. Bardziej karmią, biorą. Tam wręcz przeciwnie bym powiedział, więcej karmią, tym więcej biorą. Tak. Bo są takie rozpasane, że wtedy zdą non stop. Bo się nauczą jeść. Tak, tak, to w tym stylu, no. Łakomy. No, a te są przyzwyczajone do diety. Tak, to są ale nie wiem. To był mój sprzęt, a idziemy do Sebastiana. Sebastiana Zalęta. Świeczuszka. Albo to wszystko jeszcze pozostało z kotami. Widok. Nocny widok na staw. A tam wiesz, pewnie jakieś pijawki. Już czarno, ciemno. Nic nie widać. Tylko owady latają. Nie biorą nam karpie. To jest mnich.
nie wchodzę na niego w nocy. A tu można by było się skąpać. No jestem ciekawy, czy uda się nam złowić jakiegoś karpia dzisiaj w nocy. Atmosfera fantastyczna, pogoda też, jest ciepło, jest fajnie, tylko bezkarpiowo. Lipa. Nocą fajnie się zarzuca, bo nie wiadomo. Nie wiadomo w którą stronę i gdzie. Trochę na pałę. Pierwszy nocny karp u Marcina. Też radę sam podebrać? W samym brzegu. Tak? I na co wziął? Sam nie pamiętam, co to wziął. Jeśli musi być niedaleko, ale przyniesie mi. Jest przy brzegu, rzeczywiście. Ale to nie jest coś małego. Wow. Takie 4-5 kilo jest na pewno. Oj, spiął się. Spiął się? Spiął się. Ojej. O, lepiej. Co? Przypon pękł. Przypon pękł. Ale cyrk. Była ryba i nie ma ryby. Przypon nie wytrzymał. No ale trudno, ale to... Ale coś było. Coś już się działo. No, ale numer. Takiego numeru jeszcze nie miałem. To fluorokarbon. A? Mhm. No i dupka. No. A szkoda. A szkoda, szkoda, szkoda. Pewnie, że szkoda, kurde. Czekamy na następnego. Ranne karmienie karpi.
oczywiście wątpię, ale no. No to Marcin ma. Marcin ma swój zestaw pływający. No to nie jest Zigrig. To jest po prostu najzwyczajniejszy długi przypon z fluorokarbonu. Nic więcej. Już śmieszne pływający ciężarek z nasza. Dobra. Jak tam już Marku żeś obzdjęciował? Już go obzdjęciowałem, tego robala. Zwierzątko to. Proszę bardzo. Spróbujemy to szmyrnąć. Halo. Gdzie mam te wędki? Tak daleko? A co mi? Co za problem? A no tak, przecież ty nie musisz widzieć robala, masz widzieć ten ciężarek. Nie muszę go widzieć. To jest teoretycznie samo zaczynające się. Po prostu jak weźmie, to weźmie. To weźmie wędkę i wszystko, nie? Nie, to wolny bieg wiem. Aha. Ja wyciągam żyłkę. Tylko jeszcze, nie wiem, tam trzeba to naprostować, tylko nie wiem. Chyba tak. Kawałek, nie, kawałek muszę naciągnąć, żeby, o, się wyprostował przypon, już widać. Jak weźmie, to weźmie, jak nie weźmie, to nie. No, jutro mam kurs do Świnoujścia. O! Chyba rano nie pójdę nawet. I co tam, straciłeś cierpliwość? Poddaję się. Poddajesz się? Przetestowałem wszystko, co się da. Taki ładny zestaw. Pokaż, co ty tu miałeś? Tu miałeś nierozpuszczalną, tak? Tak, pęczak w nierozpuszczalnej siatce. Nierozpuszczalnej siatce. O. O. Dobra. No i przelewickie karpie, kurde. Pływają, tańcują, a nie biorą. Nawet nie wiem. W końcu po długiej nocy, dopiero o 11 godzinie w dzień u Marcina powtórka na wędce. Mamy coś. Mam nadzieję, że coś mamy. Mamy coś. A nie jest dużo. Nieważne. Łowisko jest samoobsługowe. Metoda na dostarczanie podbieraka do wody. Ale w końcu coś jest. Na co? Pan ci nie wiem. Jak wyjmę, to będę wiedział. Aha. No, ale trochę tam... Nie? I na razie trudno powiedzieć, bo on do brzegu sobie płynie, nie? No i widzę, jak holujesz, to się trochę ta wędka wygina, także... Nie jest tak tragicznie. Teraz mi wejdzie drugi zestaw. Właśnie z Kijowo, bo tam jest na dodatek gniazdo os. Gdzie? Tu gdzieś? Gdzie ja stoję? Aha.
szczęść. Chodzi. Drugi zestaw, trudno. To ty daleko miałeś wyrzucone? To jest ta daleko, co tak mówiłem, no. Tak walnąłem. Troszkę podnieść. Co, jedzie? Nie, za polu nie za bardzo ten. O. Jedzie. To jedzie. Będę musiał chyba wymienić baterię. Podasz mi podbierać? Jak to wygląda? Ja to będę zestaw ściągnął. Proszę na to. Dobra. Tak to się nie da tego wyjąć. Chude takie. Bo nie jedzą. Zabidzone. Nie jedzą naszych kulek. Nie wiadomo czemu zresztą. Ręcznie no. Robione tu śląskie. A one nie chcą. Wiem. Ale zapięty idealnie. Za dolną wargę. To jest na moją robotę własnej truskawka rybka. Truskawka rybka. Dobra. Zaraz jako wypadnie. To im zostało. Tak, to im zostało. Ale nie są takie chude jak były w tamtym łowisku. No nie, nie. Troszkę tutaj lepiej mają chyba. Przynajmniej mi się wydaje. Dokładnie są, kurde. Nadal są takie torpedy, ale już grubsze zdecydowanie. Dobra. Teraz spróbujemy zapozować. To z innej strony. Tak, chyba z tej lepiej będzie. Słońce wyskoczyło nagle. Dobra, wszystko widać. Weź w drugą stronę to jeszcze. Jak drugą stronę? Okej. Się nie rzucaj. Zapakujemy cię od razu do wody. Co wiemy co? Zguza od zabawy. No. Sam sobie poszedł. Sam sobie poszedł. Jak widać w dobrej kondycji.
Tak się kończy noc w Przelewicach. W sumie 3 brania. Jedna ryba wyciągnięta. Wszystko na Marcina wędkach. A ja mam taki niedosyt ciągle, jak wracam z Przelewic. Tam jest mnóstwo karpi. Coś jest nie tak. Tam jeszcze trzeba będzie nad tym łowiskiem popracować, bo to tak dalej być nie może. To nie tak. To ja się na to nie zgadzam. Ja tu jeszcze wrócę w tym roku. Jeszcze zobaczymy. No to hej.